Cześć, mam do pokazania kilka fajnych, zabytkowych odkurzaczy, które niedawno udało mi się znaleźć, ale to w następnych nagraniach. Dzisiaj chciałbym wrócić do polskiego odkurzacza Gamma 2 z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego i zająć się tym biedakiem, który rdzewieje u mnie już od dobrych kilku miesięcy. Do tej pory w poprzednich nagraniach oglądaliśmy już kilka odkurzaczy Gamma 2, m.in. ten odkurzacz z Rzeszowa z 1959 roku, ten odkurzacz również z Rzeszowa z 1963 roku, nie najlepiej działający, z mocno już zużytym silnikiem. Oglądaliśmy także ten egzemplarz Gammy 2, ciekawy, bo z fabryki w Kętrzynie z roku 1965, a ten będzie fajnym uzupełnieniem kolekcji, nie tylko dlatego, że jest w takim ciekawym niebieskim kolorze, ale też dlatego, że pochodzi z roku 1964. Niestety nie gwarantuję, że uda się nam dzisiaj uruchomić ten odkurzacz, ale tak czy inaczej warto się nim zająć, warto zobaczyć, jaki znajduje się tutaj silnik, w jakim jest stanie, no i przede wszystkim wyczyścić go, bo w przeciwnym razie on będzie nadal podlegał korozji. Za chwilkę obejrzymy ten silnik, ale najpierw odłączmy wszystkie przewody, żeby było wygodniej. Tutaj odłączam dwa przewody od gniazdka zasilającego suszarkę. Możemy już tę pokrywę odkurzacza odłożyć. Ona jest dość mocno zardzewiała, wszystko to będzie wymagało czyszczenia. Tutaj mamy te żółte przewody z kabla zasilającego, granatowe przewody z włącznika i czerwone przewody idące do silnika. Wszystko to poodkręcam. Izolator. Dobrze, możemy teraz rzucić okiem na silnik. Mamy do czynienia z silnikiem, czy z agregatem ssącym typu KASB70x30 z fabryki w Brzegu, z fabryki oznaczonej symbolem M6. Jest to identyczny silnik jak ten, który w jednym z poprzednich nagrań znaleźliśmy w odkurzaczu Gamma 2 z fabryki Farel w Kętrzynie z roku 1965. Tam również znajdował się silnik KASB7030, a w odkurzaczu Gamma 2 z roku 1963 z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego, jeżeli dobrze pamiętam, znaleźliśmy bardzo podobny silnik, również z fabryki w Brzegu, oznaczony symbolem BKR70x30. Różnica między tymi silnikami polegała jedynie na ilości obrotów na minutę. W silniku BKR70x30, również 90-watowym, ta prędkość obrotów wynosiła 13 tysięcy obrotów na minutę. Tutaj w tym 90-watowym silniku wynosi ona 14 tysięcy obrotów na minutę. Nie pamiętam, aby były tam jakieś inne, większe różnice. Myślę, że nie byłoby złym pomysłem, żeby kiedyś wyjąć te wszystkie silniki z odkurzaczy Gamma, od najstarszych do najnowszych, i po prostu je porównać. Silnik jest na pierwszy rzut oka w nie najlepszym stanie. Mam wrażenie, że tutaj jest zniszczony kondensator, w każdym razie on w ogóle jakoś eksplodował. Są już bardzo sparciałe te gumowe poduszeczki, które trzymają i amortyzują silnik w obudowie. Jest dość zardzewiała klamra, wszystko jest pokryte jakimś osadem. Nie mam kompletnie... wirnik się kręci. Zaraz zobaczymy, w jakim stanie są szczotki. Nie mam kompletnie pojęcia, czy ten silnik w ogóle uda się uruchomić, ale tym zajmiemy się później. Jeżeli chodzi o sam odkurzacz, niestety dużo, dużo rdzy w środku. Z zewnątrz nawet nie wygląda najgorzej. Zobaczmy jeszcze, w jakim stanie jest od strony worka na kurz. Worek nawet nie jest zbyt zły. Tutaj jest troszeczkę mniej rdzy. Najwięcej rdzy znajduje się w tym przedziale silnikowym. No cóż, trzeba będzie tę obudowę całkowicie rozkręcić, odkręcić od niej rączkę i wziąć do czyszczenia.
Tutaj, jak widzicie, jest w ogóle odcięty kabel zasilający. Pasek naramienny akurat jest całkiem nieźle zachowany. Rączka na szczęście nie jest połamana. Zdejmijmy ten pasek. Dobrze, rozkręćmy obudowę. Silnik na razie odstawię. Zajmiemy się nim w następnej kolejności. Rączka trzyma się na śrubkach przykręconych od strony wewnętrznej. Śrubki od razu wrzucę do odrzewiacza. Z tej strony, od strony worka na kurz, nakrętki są w lepszym stanie. Nawet dość szybko dało się je odkręcić. Możemy zdjąć rączkę. Wyjąć przewody. Już obudowa jest praktycznie wolna. Tutaj widać dość mocne wżery rdzy na rogach. Na szczęście po założeniu bakelitowej pokrywy to będzie wszystko zasłonięte. Rzućmy jeszcze okiem na tabliczkę znamionową. Tego do tej pory nie zrobiłem. Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego imienia A, czyli chyba Adama Micała w Rzeszowie. Odkurzacz numer, tutaj jest numer seryjny, typ A6B. Moc pobierania 130 W. Cena 900 zł, rok 06-64 i znak kontroli technicznej. Szczotką metalową na wiertarce porządnie wyczyszczę rdzę, a potem posmaruję to wszystko porządnie odrdzewiaczem i odłożę na przynajmniej pół godziny, żeby tą rdzę wyczyścić. Obudowa została już z grubsza wyczyszczona z większych kawałków rdzy. Wyszło to całkiem fajnie. Teraz pora na potraktowanie jej odrdzewiaczem. Ja ostatnio stosuję taki kwas fosforowy. W większości przypadków całkiem fajnie to wychodzi. Tutaj też na rogach. Podczas pracy z odrdzewiaczem też warto stosować okulary ochronne. Myślę, że to wystarczy. Obudowę na razie odstawiam. A ja teraz zajmę się najpierw przeczyszczeniem tego silnika z zewnątrz. On jest po prostu bardzo brudny i od tego trzeba zacząć. A właściwie to zacznę od odcięcia tego niepotrzebnego już kondensatora. Sprawdźmy od razu szczotki w tym silniku. Szczotki są, prawdę mówiąc, przynajmniej ta, prawie nowa. Druga też. Ok. Na razie je odłożę. Śrubka do odrdzewienia. Ta śrubka także. Tę klamrę także zabiorę do mechanicznego wyczyszczenia z rdzy. Czyszczenie tych elementów wyszło całkiem nieźle. Oczywiście także pomaluję je odrdzewiaczem. I też odstawiam je na chwilkę. Tymczasem możemy trochę przyjrzeć się silnikowi. Ja go też delikatną wełną stalową oczyściłem. To oczywiście nie ma żadnego wpływu na jego działanie, ale z drugiej strony wyczyściłem też łożysko i teraz
Ten wirnik, który działał dosyć opornie, naprawdę kręci się bardzo luźno. Za chwilę to łożysko jeszcze nasmaruje. Załóżmy do niego szczotki z powrotem. Nasmaruję troszeczkę łożysko. Mogę założyć wyjęte z odrdzewiacza mocowanie kondensatora, pokrywę i przykręcić śrubkami. Jedna, druga. Możemy zrobić mały test i podłączyć ten silnik na razie do zwykłego 12-woltowego prostownika. A jak widać, on od razu rusza. To zobaczmy w takim razie, jak będzie z podłączeniem go do sieci. Działa. Wydaje mi się, że jednak trzeba będzie tutaj wymienić te łożyska. No dzisiaj tego nie zrobię, bo tych łożysk nie mam. Zamontuję go z powrotem w tym odkurzaczu. Jak widzicie, ja go na razie uruchomiłem bez kondensatora antyzakłóceniowego. Nawiasem mówiąc, nie mam na razie oryginalnego starego przewodu do tego odkurzacza. Jak wam pokazywałem, był on tutaj ucięty. Więc myślę, że na razie, tak żeby on po prostu sprawdzić jego działanie po zmontowaniu, użyję takiego zupełnie nowego kabla, nie pamiętam od czego to jest, chyba od jakiegoś czajnika. Natomiast jak znajdę ładny, stary przewód z bakelitową wtyczką, wtedy go wymienię. Prawdę mówiąc, nawet mam taki kondensator do silników starego typu, który powinien tutaj pasować, więc może, żeby wszystko było zrobione tak jak należy, po prostu go tutaj założę. Ten kondensator montuje się w bardzo prosty sposób. Te dwa przewody będą łączyły się z kablami, z przewodami z kabla zasilającego. Te dwa przewody będą łączyły się z przewodami idącymi do silnika, a ten będzie szedł na masę silnika, będzie przykręcony na przykład tutaj pod tą śrubkę. Jedno połączenie. Termokurczka. Druga termokurczka. Teraz termokurczki podgrzewamy. Możemy tutaj zamontować kondensator, a ten przewód włożymy pod jedną ze śrubek. Jeszcze raz podłączę silnik do prostownika. Tymczasem wyczyściłem także rączkę. Przełącznik działa ładnie. Sprawdźmy przy okazji od razu
działanie przełącznika. Teraz jest wyłączony. Tak, nie ma połączenia. Teraz jest włączony. Tak, teraz go znowu wyłączam. Nie działa. OK. No i myślę, że możemy teraz to wszystko zmontowywać. Najpierw podłączymy rączkę. Do tego kabla posłużę się natomiast oryginalną osłonką, która była w tym odkurzaczu. Ona nawet ma tutaj taką klamerkę. Przewody idące w rączce. Tutaj będą wchodziły przez tę gumową osłonkę do wnętrza odkurzacza, a z drugiej strony będzie wchodził kabel zasilający w ten sposób. Przewody przekładamy tutaj do wnętrza korpusu. Wkładamy gumową osłonkę. O, ładnie weszło. Rączkę. Dociągamy przewody. Tutaj całkiem fajnie ten przewód wchodzi. I możemy teraz od spodu przykręcać rączkę. Z drugiej strony i dokręcam. Rączka się bardzo solidnie trzyma. Przed włożeniem silnika muszę tutaj znowu założyć coś zamiast tych zupełnie zniszczonych, sparciałych gumowych poduszek, które trzymają i izolują silnik od korpusu odkurzacza. Myślę, że tak jak poprzednio, tak jak już w innym podobnym zniszczonym silniku, okręcę to troszkę taśmą izolacyjną. Z jednej i z drugiej strony. Na to założę takie kawałeczki termokurczki. Raz, dwa. Nie wiem, mógłbym tutaj też docinać jakieś kawałki gumy. Jeszcze założę drugi kawałeczek po każdej stronie. Myślę, że tak wystarczy. Wcale nie będzie dużo gorzej niż w przypadku takich gumowych poduszek. No i możemy wkładać silnik do obudowy. Najpierw wkładam wyczyszczoną gumę, która trzyma i amortyzuje silnik z przodu. Teraz wkładam sam silnik. Tutaj tymi prowizorycznymi poduszkami. On się dosyć dobrze trzyma w obudowie. O. No i co? I teraz będę mógł połączyć wszystkie przewody. Gniazdo suszarki wyczyściłem tutaj od środka. Nawet dosyć dobrze widać, jak ona tutaj jest podłączana. Tutaj była oryginalnie taka gumowa uszczelka, ona bardzo sparciała, ale udało mi się ją doczyścić, poskładać do kupy, założyłem ją z powrotem i wzmocniłem jeszcze na brzegach taśmą izolacyjną, żeby to się wszystko ładnie trzymało. Teraz musimy przeprowadzić tędy przewody
i założyć taką gumową osłonkę. Ok, weszła. Wydaje mi się, że jeszcze, o, tutaj powinno być jeszcze założona taka guma. W ten sposób, tutaj jest jeszcze taka guma między ebonitową pokrywą a tą metalową częścią. No i mamy zmontowaną też pokrywę silnika z wyjściem gniazdka suszarki. Złośliwość różnych rzeczy jest czasem zabawna. Okazuje się, że już po zamontowaniu tego nowego, niepasującego kabla znalazłem piękny kabel od starego odkurzacza długości chyba 2,5 metra z idealnie pasującą bakelitową wtyczką. Także no, zaraz go zamienię. Nie będę Was już dręczył pokazywaniem raz jeszcze odkręcania tego rączki, przykręcania, wymiany kabla. Po prostu zaraz go zamienię i pokażę Wam, jak to wyszło. A żeby było jeszcze śmieszniej, to byłem na spacerze z psem w międzyczasie i znalazłem taką fajną, starą, bakelitową wtyczkę, która po prostu wymaga wyczyszczenia. Na pewno przyda się do jakiegoś innego odkurzacza. No i okej, bardzo szybko to poszło. Nawet nie musiałem rączki z drugiej strony odkręcać, wystarczyło tylko tutaj. Włożyłem kabel w osłonkę, wyprowadziłem tutaj dwa przewody z kabla zasilającego, czyli mamy fajny, oryginalny kabel. Teraz pozostało podłączenie wszystkich tych przewodów przy pomocy oryginalnego izolatora. Tutaj dam jeden przewód idący z kabla zasilającego i jeden przewód idący do silnika. Ładnie się tu będą trzymały. Tutaj na środku dam drugi przewód z kabla zasilającego i jeden przewód idący do włącznika. Ach, tutaj może się nie zmieści, więc damy go z drugiej strony. Tutaj będzie wygodniej. Przewód zasilający. O. Tutaj damy przewód wychodzący z włącznika. I od razu może tak. I od razu dam idący do silnika drugi. Że dwa się ładnie zmieściły. Teraz teoretycznie mamy już podłączony silnik, ale jeszcze gniazdko suszarki. I tutaj akurat będzie miejsce po drugiej stronie. Tutaj damy jeden przewód gniazdka suszarki, który będzie się łączył z jednym przewodem wchodzącym z kabla zasilającego i jednocześnie z jednym idącym do silnika. A tutaj damy drugi przewód idący do gniazdka suszarki, który będzie się łączył z przewodem wychodzącym z włącznika i jednocześnie z drugim przewodem idącym do silnika. Może położę. Jeden przewód do gniazdka suszarki. I drugi. No i jak zwykle możemy sprawdzić, czy gdzieś nie popełniłem błędu. Tutaj mamy jeden przewód biały wchodzący z kabla zasilającego. On się łączy z jednym przewodem idącym do silnika i z jednym przewodem idącym do gniazdka suszarki. Tutaj mamy drugi przewód wchodzący od kabla zasilającego. On się łączy tutaj po drugiej stronie z jednym przewodem idącym do włącznika w rączce. Tutaj wychodzi przewód z włącznika w rączce. Łączy się z drugim przewodem idącym do silnika i z drugim przewodem idącym do gniazdka suszarki. W ten sposób uruchomienie silnika włącznikiem aktywuje również gniazdko suszarki do włosów. Natomiast kiedy silnik jest wyłączony, prąd nie jest podawany także na gniazdko suszarki. On nie jest pod napięciem. Myślę, że wszystko powinno być w porządku. Tutaj okazało się jeszcze, że ta stara wtyczka jest tak zaśniedziała w środku, że źle przewodzi. Skróciłem troszeczkę kabel, przyczepiłem jeszcze raz te wszystkie kontakty. I teraz już powinno być w porządku. Możemy nawet na chwilkę podłączyć
odkurzacz do prostownika. Silnik, jak słychać, zaczyna powolutku chodzić. Czyli powinno być już w porządku. No dobrze, myślę, że możemy zamykać pokrywę tego odkurzacza. Tutaj umieszczę izolator w taki sposób, żeby on nie przeszkadzał. No i dokręcam śrubki. Tutaj dobrałem do nich też takie malutkie podkładki, których nie było. Jednej śrubki brakowało, ale też ją znalazłem. Koniec, pora na worek na kurz. Także go wyczyściłem, zabezpieczyłem ten metalowy kołnierz odrdzewiaczem, wyczyściłem też uszczelkę i przednią część obudowy. Zamykamy klamry. No i myślę, że przyszła pora, żeby zrobić ostateczny test i podłączyć ten odkurzacz do sieci. Teraz powinien być wyłączony. Muszę przyznać, że jestem z tego testu całkiem zadowolony. Troszeczkę słychać łożyska w tym silniku, no ale pamiętajmy, on ma jednak 60 lat. To jest silnik z 1964 roku. Jak na swój wiek i jak na to, co ten odkurzacz przeszedł, jak na to, w jakim był stanie, myślę, że pracuje zupełnie nieźle, a pamiętajmy, że to jest eksponat muzealny i oczywiście jak już skończą mi się kolejne odkurzacze do pokazywania, to wtedy zajmę się tymi silnikami, przeglądami każdego z tych silników, nie wiem, wymianą łożysk, smarowaniem. Na razie myślę, że jako eksponat, jako taki obiekt do prezentowania historii polskich odkurzaczy, ta Gamma 2 jest całkiem fajna i można uznać, że jej, może nie renowacja, ale taki mały przegląd i remont jest całkiem udany. Aha, no i jeszcze jeden test, o którym zapomniałem. Przecież powinniśmy jeszcze sprawdzić suszarkę do włosów czy do wilgotnej odzieży. Suszarka była montowana w ten sposób na gniazdku odkurzacza. Zresztą pokazywałem to już przy wielu innych okazjach. Podłączymy teraz odkurzacz. I wszystko bardzo ładnie działa, leci tutaj naprawdę ciepłe powietrze, parzące wręcz po kilkunastu sekundach w rękę. Także ten odkurzaczek można w sumie uznać za pełnosprawny. Na koniec chciałem wam pokazać jeszcze jeden fajny eksponat pasujący do tej Gammy 2. Mam tutaj w warsztacie odkurzacz Elektor, również z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego i również z roku 1964. To jest odkurzacz typu A8A. Jak widzicie, obydwa te urządzenia są pomalowane w prawie identycznym kolorze. Gamma 2 jest troszeczkę wyblakła, ale w sumie można by uznać, że obydwa te urządzenia lakierowano tą samą partią lakieru. I jestem bardzo zadowolony, że po tylu latach, po 60 latach praktycznie spotkały się one w mojej kolekcji. Nawiasem mówiąc, o tym odkurzaczu Elektor mówiliśmy już w jednym z poprzednich nagrań, oglądaliśmy go dosyć dokładnie. On jest w całkiem przyzwoitym stanie, niestety ma tutaj nieoryginalne te
uchwyty pokrywy worka na kurz. Bardzo możliwe, że zamontowane właśnie z takiej gammy 2 czy z Alfy K2. No niestety na razie nie mam oryginalnych, mam nadzieję, że uda mi się je kiedyś zdobyć. Link do nagrania poświęconego temu elektorowi także zamieszczę na końcu dzisiejszego filmu. No i to chyba tyle na dzisiaj w kolejnym nagraniu o kolejnym, myślę, że całkiem ciekawym, starym polskim urządzeniu. Przyznaję, że szczególnie lubię takie odkurzacze, które są troszkę nadgryzione zębem czasu i które można przy jakimś tam małym wysiłku przywrócić do działania, tak jak tę gammę 2, która prawdopodobnie w innym przypadku skończyłaby gdzieś wśród elektrośmieci. A tak, dzięki temu małemu przeglądowi będzie mogła zająć należne jej miejsce kolekcji starych odkurzaczy. To zresztą nie jest ostatnia gamma 2, o której będziemy mówić. Mam już karton z bardzo ładną gammą 2 w kolorze młotkowym z 1959 roku. Przyznaję, że chciałbym zebrać wszystkie roczniki tych odkurzaczy od 1958 do 1965 roku, obejrzeć różnice w ich budowie, obejrzeć jakie rodzaje agregatów ssących czy silników były w nich zamontowane. A w kolejnych nagraniach, w najbliższych tygodniach mam m.in. całkiem ładny odkurzacz Zelmer 04 z 1972 roku, dosyć podobny do tego Zelmera 3, również z 1972 roku. I mam też kilka innych starych odkurzaczy, m.in. starego niemieckiego Siemensa z obciętym kablem, którego być może też uda się przywrócić do życia. O wszystkim tym w następnych tygodniach, a na dzisiaj cześć, do zobaczenia i dzięki, że chciało się Wam obejrzeć tę kolejną przygodę z Gammą 2. Cześć!